W naszym gospodarstwie staraliśmy się, żeby krowy miały wygodnie, dlatego zdecydowaliśmy się na maturację słomianowe pienne. Jest to bardzo dobry sposób, jeden z trzech dobrych sposobów na leżenie dla krów, między separatem, piaskiem i maturacją. Z tym, że każdy z tych sposobów ma swoje wady. Wadą maturacji słomianowe piennych jest to, że trzeba je zrobić. Reszta są same zalety. Jest jakiś obowiązek co miesiąc je dościełać. Jakiś to jest tam koszt wapna, jakiś trud, ale zyski do tej pory po 8 latach stosowania nadal nie skłoniły mnie do tego, żeby wymienić to na coś innego. A każdemu, kto się waha, powiem taki przykład, że sama konstrukcja legowiska jest taka, że byle jaki majster w jeden dzień wyłoży to czymś tam, piachem, styropianem, zaleje szlichtą i możemy wtedy sobie kupić maty różnych kolorowych firm, które są średnie. Zalety, jakie dostrzegam w materacach, to krowy praktycznie nigdy u nas nie leżą na rusztach. Chętnie się kładą, nawet gdy jełówki przychodziły z głębokiej obory, nie znając legowisk, rur, betonu, kładły się od razu na tych legowiskach. Krowa nigdy nie ma odleżyn, chętnie się kładzie i nie wiem, czy to jest powód, czy nie powód. Mamy bardzo niski poziom komórek somatycznych, co też świadczy o zdrowotności. Od wielu, wielu lat nasz poziom komórek somatycznych to jest średnia 130-150 i nic z tym nie robimy. Może to wynika z tego, może z tego, że jesteśmy po prostu dobrzy. Jeśli chodzi o koszt, to bardziej utrudnia niż koszt. Przed tym robiliśmy słanie taczką, paszową z taczka. Najgorsza jakby wada tego kosztowa jest, no, że mnoży się tempo w paszowocie. Paszowoc się zużywa, wiadomo, jakiś czas to jest wapno, ale to jest tak rzadko, to jest tak znikomy procent w użyciu tego paszowozu, że to nie jest tak, że nagle się zepsuje. I no, koszt wapna. Na początku korzystaliśmy z wapna specjalnie przywożonego z Niemiec. Ono musiało mieć takie właściwości, że nie było żrące, było bardzo miałko zrobione i na przykład nie drażniło strzyków. Dobrze nam się sprawdzało. Po pewnym czasie zorientowałem się, że sąsiednia firma w Szepietowie produkuje Lidera. Po jakimś tam czasie, latach używania Lidera, nie widzę różnicy, jest tak samo dobrze. A czemu mamy wydawać pieniądze gdzieś tam daleko, prawda? To jest nie, że naturalny produkt, ale cała jego specyfika wynika z, że to jest skała drobno zmielona, z zmielenia. Jak nie mieliśmy jeszcze mini ładowarki, to robiliśmy to taczką. I taczką wilgotną, wiadomo, to trzeba poprawiać po całym dniu. Ręce się umywało, nic nie było dłonią z rękawic, czyli to nie jest tak żrące i dość naturalne. A cała rzecz w tym jest w zmieleniu, w drobnym zmieleniu tej skały. No takie woreczki po 20 kg, 25 czy ile on tam kosztuje, to no, dużo groszy. Co nie dałoby się w tym metodzie ścielenia, nie dałoby się stosować takich typowych dezynfekantów, takich chemicznych, bo koszt by przerósł, to by się wtedy nie opłacało. A no jednak skała, wapno, natura i to wszystko trafia do obornika i finalnie i tak trafi na pole. Oprócz obory mlecznej mamy jeszcze jełownik, mamy cielętnik i tu też znajduje zastosowanie wapno. Na przykład tutaj mamy ruszta z silnymi matami, które też od czasu do czasu przesypujemy wapnem. To jest taka metoda też dezynfekcji. Kojce dla cieląt też co po wymianie obornika, budki przesypujemy wapnem. Mamy zdrowe podłoże. Zdrowe podłoże, w którym nie ma bakterii. Trzeba pamiętać o tym, że tam, gdzie bakterie są, wirusy dobre i niedobre. Tam, gdzie brakuje dobrych, to wchodzą niedobre. I ważne, które zajmie pierwsze miejsce i tam zasiedla to siedlisko.